mnie zdrowniakami. Za to powinienem poderżnąć pani gardło. Nie wiecie, z kim rozmawiacie. Jesteśmy zdeterminowani. Przed niczym się nie cofniemy. Nawet jeśli ta wojna będzie trwać 1000 lat, w walce zastąpią nas nasi synowie. Uderzymy w was, gdzie chcemy i kiedy chcemy. Nie zaakceptuję ich, ale zatrzymam. Tu rozchodzą się nasze drogi. Dlaczego jest pan w Paryżu? Pani arabski jest doskonały. Wkrótce samolot przyleci do Paryża. Na konferencji prasowej też coś powiemy. Nie szanuje pan Koranu. Uważacie naszą walkę za kłamstwo. Ale nasi strażnicy patrzą na was. To oni piszą, jak macie działać. I wiedzą, co zamierzacie zrobić. Ludzie prawi zaznają rozkoszy raju. Wiarołomni zaś smażyć się będą w piekle. A w dniu sądnym za karę spłoną.